Powiedz start. Start. Witamy w kolejnym odcinku Łowców Duchów. Dzisiaj jesteśmy w Gliwicach, w starożytnej kamienicy, w której ludzie od wielu lat słyszą różne dźwięki. Jesteśmy w tym tajemniczym strychu, gdzie parę lat temu znaleziono martwą kobietę. Jak się okazało, zjadł ją człowiek. Czy znajdziemy tutaj jakieś ślady, jakieś miejsca, w których będzie można wyczuć jej aurę? Zapraszam za mnie. Słyszałeś to? Okej, zapraszam. Mamy tutaj lustro. Jak wiemy, pani, która tu mieszkała, strasznie bała się wampirów. To lustro miało przygotowywać ją zawsze na spotkania z nimi, bo jak wiadomo, wampiry nie znają się na lustrach. Mamy tu leki tej pani, psychotropy, bardzo silne, leki przeciwbólowe. Jak wiecie, obchodzi nas tylko prawda, dlatego pokazujemy wam to, co prawdziwe. To jest naprawdę straszne miejsce. Spójrzcie na te przerażające krzyże. To jest wszystko dzieło satanistów, którzy mieszkali tu w czasie, kiedy pani umarła. Na tym gwoździu wieszano małe koty. Przerażające? Poczekajcie na kolejną prawdę. Czy widzieliście kiedykolwiek coś podobnego? Mogę założyć się, że nie. Notatnik śmierci. Akcja tego popularnego anime jest wzorowana na historii, która miała miejsce w Polsce. Tak samo inne artefakty, takie jak Perpetuum Mobile, które składało się z wiatraka napędzanego przez wiatr, które było napędzane energią cieplną wytwarzaną przez żarówkę. To jeszcze nic. Spójrzcie, mamy tutaj małe gniazdo guli. Gdyby osiągnęło minimalnie większe rozmiary, prawdopodobnie zalęgłyby się tu przerażające istoty. Tyle na teraz. Zapraszam was po przerwie. Sprawdzimy kolejne niesamowite tajemnice tego mieszkania. Witamy po przerwie w najbardziej przerażającym programie w telewizji. Pogromcy duchów. Dzisiaj odwiedzamy Gliwice. Jesteśmy w opuszczonej kamienicy, w miejscu, które widziało wiele ludzkich tragedii, w miejscu, które zostało naznaczone krwią, potem i łzami. Spójrzmy na te artefakty. Ogórki konserwowe. Szkoda, że to zupełnie nieprawda. W tych słoikach były trzymane małe ludzkie dzieci. Tak samo jak na tych hakach były wieszane zapępowiny matki oraz ich świeżo narodzone dzieci. To przerażające miejsce, które widziało mnóstwo, naprawdę mnóstwo porażających sytuacji. Przejdźmy dalej. Jesteśmy w miejscu naznaczone satanistycznymi, okultystycznymi dziełami literackimi. Widzimy garnki, w których gotowano najróżniejsze potrawy. Proszę na zbliżenie tutaj, w to miejsce. Okej. Tutaj mam coś wyjątkowego. Wiele osób powie, że to fikcja, ale to prawdziwy statek obcych, w tym R2-D2 oraz C-3PO przylecieli na planetę Tatooine z misją od samej księżniczki Lei. Dzisiaj leży zapomniany. Gdzieś tutaj, w samych Gliwicach. Słuchajcie, to jest naprawdę przerażające miejsce. Jeśli przyjrzycie się bliżej, zobaczycie szaty samej białej damy. Kojarzycie słynnego zabójcę, który pracował święta Bożego Narodzenia? Chyba nie mówisz, a mówić. Po kim ten ślad pozostał? Najstraszniejsze duchy całego Śląska
zbierają się ponoć właśnie w noc świętojańską, aby odprawiać swoje czary. Zapraszam Was dalej. Mamy tam jeszcze więcej tajemnic. Tak jak mówiłem przed przerwą reklamową, tutaj płyta paździerzowa, która miała służyć samemu Lucyferowi, aby odbudować jego świątynię w Kazimierzu Dolnym. To jeszcze nic. Kiedy wchodziliśmy tutaj pierwszy raz, miejsce wydawało się dosyć spokojne i na pewien sposób puste. Kiedy wróciliśmy tu całkiem niedawno, odkryliśmy dwie rzeczy. Pierwsza, świeży papieros. Zapewniam Was, że nikt z członków ekipy nie wchodził tu, ani nie próbował palić. To też budzi się pytanie, skąd on się tutaj wziął. Kolejną sprawą jest ten tajemniczy wieżak. Na pewno słyszeliście wiele opowieści o tajemniczej wiedźmie, która nawiedzała pustkowia Podlaskie. Niektórzy z nich mówili, że tak naprawdę na Podlasiu jej nigdy nie było. Że jej słynnym znakiem rozpoznawczym były właśnie wieszaki. Zostawiane w takich miejscach jak to. Po resztę sekretów zapraszam Was już po przerwie. Szanowni Państwo, kochani moi, mam coś wyjątkowego. Każdy z Was na pewno kojarzy film grozy pod tytułem The Ring. Tutaj trzymam oryginalną kasetę, zachowaną wyłącznie w jednej kopii. Co ciekawe, napisane na niej jest Easy Rider, amerykański film z lat 80. jednak nie dajcie się zwieść. Na tej kasecie czyste zło. Czuję, jak przemawia do mnie. Nie dajcie mu się. Bądźcie bezpieczni. I do następnego odcinka. Witamy w trzecim i ostatnim odcinku naszego programu, gdzie jesteśmy w Gliwickiej Kamienicy. Teraz odkryjemy przed Wami coś faktycznie przerażającego. Słyszeliście? Ten szczęk łańcuchów? Tak. To śląskie duchy. Zwalają się z zagrobu. Szukają spokoju. Może i czegoś jeszcze. Czy pragną naszych ciał? Czy pragną powrócić? Sprawdźmy. Myślę, wraz z całą ekipą moich ekspertów, że jedynym, prawdziwym rozwiązaniem kwestii tej tajemniczej kamienicy, gdzie znajdziemy każdy rodzaj demonów, jest wejście do samego śledziska zła. Na strych. Drodzy widzowie, to być może jedna z najstraszniejszych opowieści, jakie mam Wam do przekazania. Co znajdę na górze? Nie mam pojęcia, ale na pewno Was samo. Zapraszam. Ignaś. Nie stoi na piętrowym kominie. Kurwa, weź go stamtąd. Ej, dobra. Kimi, zejdź. Dobra, Kimi, chodź tu, debilu. Chodź tu. Do mnie. Kimi. Dobra, idzie do mnie.
Co za pojeb, kurwa, zajebany. Z mistrzem na dachu, no. Ja pierdolę. Kurwa, na kominie siedział jebany? No. Pojeb, kurwa. Siedział na kominie, kurwa. Siedział na kominie i krzyczał coś po łacinie. Ja pierdolę, boję się w chuja, no. Kurwa, to się telepie wszystko. Dobra. Chodź tu, kurwa, schodź. Kim mi zwałaś, debilu? Idziemy w chuj. Złaś, bo mnie już kurwiasz trochę. Ale przestawienie co? No nie, no zajebiście, naprawdę. Jakbyśmy grali w Paranormal Activity, to bym się w chuj zostawił. Złaś, debilu. Ja pierdolę, co to było? Co? Słyszałeś to? No, pojebie. Tak, akurat za przyjaźnią. Zapierdalają go. Chodź tu, kurwa. Słyszałeś to? No słyszałem. To było pojebane. Dobra, Kimi, chodź tu. Już. Lepiej, żebyś miał całą twarz, bo ja pierdolę, jak nie będziesz miał, to się tu zamykamy. Taka pokrzywiona, zaplombiała. Chodź, Kimo. Kurwa, chodź. Debilu. Już, czekaj, poczekaj. Złaź tu. Nie zamykaj tego, kurwa. A co mam, kurwa? Było zamknięte, jak chodziłem, więc będzie zamknięte, gdy chodziłem. Pojebie, kurwa. Wchodzimy do domu demona. Jesteście tylko wy i ja. Przestraszony siłą świeckiego pana. A musicie wiedzieć, że to nie jest bezpieczne miejsce. Jest. Ciała! Ciemny pan uciekł. Przestraszony siłą świeckiego pana. A nie lękajcie się. Jeszcze go dopadniemy. Zapraszam was. Na odrobinę wycieczki po miejscu, gdzie panujecie. Sprawdźmy, jakie artefakty pozostawię po sobie sam. To miejsce naznaczone jest cieniem. Sprawdź, co sobie zabiera. Karton pusty. Zdrać mi sekrety swojego pana! Słuchajcie, obawiam się, że to miejsce jest naznaczone silniejszą magią niż myślałem. Wyczułam w tym miejscu